poprawka pani Barbary Orłowskiej. Państwo macie w swoich drukach tą poprawkę. Praktycznie jest to to samo brzmienie tych trzech punktów, w sposób rozbudowany i dość dokładnie opisany z dużym, mocnym uzasadnieniem. Pani Basia miała wenę, jest pozytywna opinia w tej sprawie zarządu, że mamy poprawkę pani Basi. Nie wenę. Przepraszam, tak, to, przepraszam, to mój niezręczny, niegrzeczny komentarz. Ale to jednak nie mówię chyba. Ja powiem tylko o co chodzi. Chodzi o, proszę Państwa, generalnie o ulicę Stawarza, ażeby był zakaz możliwości stworzenia kieszeni parkującej, możliwości parkowania na łące po drugiej stronie pana tej. To jest jedna sprawa. Druga, możliwość parkowania w pasie przy ulicy Stawarza obok szkoły, czyli wydłużenie, czyli przybliżenie bliżej Stawarza. I trzecia rzecz, żeby zakaz możliwości parkowania Dębowskiego. To jednak byśmy z panią Basią już po prezentacji planu wojewódzkiego konserwatora zabytku i też delikatnie zauważył, że mu uciekło to spod kontroli. Dlatego, że w paragrafie 38 dostrzegliśmy jedną rzecz, no brak konsekwencji zapisu graficznego z zapisem, znaczy zapisu, nie zapisu, tylko załącznika graficznego z załącznikiem tekstowym. W załączniku graficznym mówi się o zieleni fortecznej, a w załączniku tekstowym mówi się, że na terenie zieleni fortecznej można, dopuszcza się lokalizację parkingu. O stronę ulicy Dębowskiego. Nie podaje się, proszę Państwa, czy to jest na głębokość jednego samochodu, 5, 10, czy może na całej łące. Oznacza to nie więcej, tylko wprowadza się wolną amerykanę. To jest, proszę Państwa, to dojście, które mamy do kładki. I żeby tam mogły dodatkowo parkować te pojazdy, należałoby się wciąć w tą, tam jest ta fosa zrobiona i tą, w tą skarbę. To jest duża różnica poziomu, co uzyskalibyśmy kilka miejsc parkingowych, łącznym wydatkiem, niszcząc jeszcze otoczenie. Tym bardziej, że na tyle puszczy tych ostatnich kilometrach zostało na tyle zwiększone ilości miejsc parkingowych, że dla mieszkańców tam jest to spokojnie wystarczające i nie wiadomo, czemu by miało to służyć. Pani Basia, to co jest napisane, rozpisała w sposób, jeżeli chcecie Państwo to przeczytać, tą poprawkę, i do tego jest poprawka pani Basi. Ja myślę, że jak pani Basia będzie chciała przeczytać tą poprawkę, Państwo wszyscy macie. Ja nie chciałabym skomentować. Proszę bardzo, pani Basia, ma głos jak autor. Proszę Państwa, dlatego jest tak rozbudowana to uzasadnienie i wprowadzone poprawki, ponieważ jest ogromny opór materii, zarówno ze strony Biura Planowania Przestrzennego, autorów tego projektu, jak i, no, przeproszę, muszę stwierdzić, radnego miasta, przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego. Ja ubolewam, że pani radna, która tutaj oświadczyła przed chwilą, powiedziała, że jest członkiem Komisji Planowania Przestrzennego i po prostu wyszła, mimo że dysponowała porządkiem obrad i doskonale wiedziała, że będziemy omawiać właśnie te uwagi do miejscowych planów. A sprawa jest bardzo poważna, dlatego że właśnie w uzasadnieniu pisze, dlaczego to jest tak istotne. Ponieważ od dziesiątek lat wzgórze Lasorty, a centrum jest Łąka, jest zniszczone. I nie tylko, powiedzmy tutaj w tej chwili chodzi o zaniechanie budowy parkingu, ale został całe wzgórze już zostało zdewastowane poprzez nieprzemyślane decyzje urbanistyczne. Po pierwsze, że przeprowadzono dwupasmówkę i zniszczono zabytkowy, najstarszy cmentarz w podgórzu. Jest tylko, została tylko cząstka tego cmentarza. Drugie, chciano zupełnie przebudować port, który jest rzeczywiście unikalny w skali europejskiej. Jest to tak zwana wieża maksymiliańska i należy już w tej chwili w Europie do rzadkości. To, co powiedzmy się działo, to znaczy nie działo na szczęście, ale miało zamiar się stać, to wszyscy wiedzą, stać się radni, którzy
i powiedzmy byli nie pierwszą kadencję i dzielnica bardzo aktywnie uczestniczyła i nie tylko dzielnica, ale tak jak pisze, że uczelni i organizacje obywatelskie i mieszkańcy byli bardzo zaangażowani akcji protestacyjnej i zabiegali, żeby zamieniać tej właściwie dewastacji całego wzgórza, bo oprócz przebudowy na budowy, to jeszcze zamierzamy na całej łące zbudować parkingi podziemne z taką wieżą komunikacyjną, oczywiście obiektem kubaturowym. Myśmy tutaj pan wyszedł, Markiewicz był bardzo aktywny i myśmy poprzez posłów składali, to znaczy przygotowywaliśmy interpelacje do Sejmu, pisaliśmy do wszystkich członków właściwie ówczesnych władz państwowych, może w imieniu pana Oleksego, pana Cimoszewicza, pana Dąbrowskiego, ministra kultury i posłów na Sejm. Oczywiście żadnego skutku nie było. Z uwagi na ogromne i oczywiście do prezydenta miasta, ale odzew był praktycznie żaden, bo prawdopodobnie ci panowie, którzy podpisywali akceptację tej adaptacji tego faktu, nie wiedząc chyba, co to jest za fakt i gdzie on leży. I teraz, jak już po 12 latach odebrano pseudo Instytutowi Sztuki ten obiekt, który właściwie został jeszcze bardziej zdegradowany, bo tam się nic nie działo, był dostępny dla rozmaitych elementów, no meneli po prostu, a łąka przez 12 lat była ubrana. I w ogóle w tej chwili właśnie miasto poprzez dzielnicę wkłada duże środki, żeby rekultywować to. Więc nadal jest dążenie, żeby tak na łące wybudować parking vis-a-vis domu willi, który powstał nielegalnie, bez uzgodnienia konserwatora wojewódzkiego. I stąd są konsekwencje, że wybudowano drogę dojazdową na łące do tego domu, a teraz, ponieważ ten pan miał małą działkę i nie ma garaży, to pod pretekstem urządzenia miejsc postojowych dla, no, różne były wersje, dla pracowników, którzy będą, powiedzmy, urzędować w tym porcie, czy też dla mieszkańców, no to się działo, chce się zbudować i po prostu parking, wykorzystując zaprojektowanie dodatkowego pasa drogowego na długości 50 metrów. Dziękujemy bardzo. Myślę, że są wszyscy do tego przekonani. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Pan Tomek, dziękujemy. Bardzo ładnie. Dziękujemy. Poprawkę do tego piszę. Proszę bardzo, panie. Zaskoczył mnie. Przepraszam, ale w ostatniej chwili myślałem o tym. Tak. Teraz, proszę Państwa, mamy dwie poprawki, aby Pan mógł mówić. No, Pani Basia, mówię z tą poprawkę, aby Pan tą poprawkę mówił. Chciał tą poprawkę mówić. Oczywiście rozmawialiśmy w biurze planowania. Chodzi o wysokość, żeby zmienić. O wysokość zabudowy na terenie UO3 przez usługowo-oświatowym w Szeregawce, to jest teren obecnego gimnazjum. Tam, zgodnie zresztą z naszą uchwałą podjętą w tamtej kadencji, do której zaopiniowaliśmy pozytywnie budżetkę na w zakresie budowy hali sportowej, nazywało się to salą gimnastyczną, mianowicie tylko, że to był niezwykle wysoki obiekt i oni zapisali oczywiście w
paragrafie 28 opisujący ten teren, możliwość zabudowy tej hali do wysokości 16 metrów. To jest paragraf 26. To jest paragraf 26. A ja powiedziałem? 28. Przepraszam. Dlatego wiem, że jest to jest ważna rzecz, bo jak piszemy. Czyli 26. Tak jest. Natomiast to, co mi zostało, to oni przyznali rację, że to być może należało to obniżyć. Wszystkie normy dopuszczające sale gimnastyczne maksymalnej wysokości, to jest maksymalna wysokość sal gimnastycznych w Polsce, które są budowane, to jest 11 metrów razem z wysokością ewentualnej kominów wywieczników. A tak to jest stosowana wysokość w normach 9 metrów. W związku z czym, jako że ten obiekt, który tam miałby ewentualnie powstać w przyszłości, żeby mimo wszystko minimalizował zasunięcie najstarszego kamieniołomu i oczywiście obrazu na kościół tego Benedyktańca, wnioskujemy, żeby jednak obniżyć, bo ta wysokość jest troszkę przerośnięta i stąd taki wniosek był. Ja przypomniałem nagle, tu jest, czy miałem to wprowadzić, chciałbym to wprowadzić poprawnie. Ja dwa słowa, to adwokat. Mianowicie, proszę Państwa, rzeczywiście, że przeoczyliśmy tę sprawę, to jest bardzo ważne, bo chodzi o widok na kościółek z perspektywy ulicy Dymanowskiego, ale na roboczym spotkaniu, bo były dwa spotkania, najpierw była prezentacja miejscowych planów, potem było, powiedzmy, dostarczono nam robocze rysunki tych projektów, a potem jeszcze raz było spotkanie, gdzie byśmy się ustosunkowali do, powiedzmy, wszystkich problemów i między innymi właśnie pan poruszył ten problem i projektanci, że tak powiem, przychylali się do tego i jak najbardziej to na pewno uwzględnia. Popiera pani paratom. Nie, tak, ale tu jest najmniejsza troska, bo oni wyrazili rzeczywiście chęć wykorzystania właśnie zapisu podręcznika Neuferta i tak dalej, że zastosują się do uwag pana tego. Niemniej tutaj, to bardzo żałuję, że pani nie ma, to jest walka prawie na noc. Dlatego, że z uporem maniaka upierają się, wymyślają różne argumenty, i dlaczego musi powstać ten parking na tej łące. A to, że się kombinuje z tymi parkingami, to świadczy fakt właśnie tej dwoistości interpretacji planu, że się tu przy szkole, w drugim parkingu, że się nie przedstawia zarysów parkingu na planszy graficznej, natomiast w zapisie jest tylko enigmatyczne, że przewiduje się parking przy Alei Dębowskiego. Więc to chodzi o to, że jak ktoś patrzy na, uważam, jak ktoś patrzy na projekt planu, prawda, na planszę podstawową, no to do głowy mu nie przyjdzie, że jak nie ma czegoś na wysłowanego, a to okazuje się jest częściej opisane. Tak jest, mówiliśmy o tym. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kolega Tomek w międzyczasie zrezygnował z głosu, bo już wszystko, co miał do powiedzenia, to powiedział. Przystępujemy do procedowania poprawki numer 1. To jest poprawka pani Barbary Orłowskiej, którą wcześniej przeczytała, rozbudowującą, nie zmieniającą tej rozbudowującą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Państwo tą poprawkę u siebie w tekście. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że przyjął poprawkę pani Barbary Orłowskiej. I teraz poprawka pana Tomasza Komińskiego, żeby w paragrafie 20 wprowadzić do punktu 4, punkt 4 treści w paragrafie 26 ust. 4 punkt 3 zmienić wysokość maksymalną zabudowy do 12 metrów zamiast 16. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że przyjął. I teraz głosujemy całą uchwałę.
Według punktu nr 11 jest wraz z dwoma przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tej uchwały wraz z wcześniej przyjętymi dwoma poprawkami? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według punktu nr 11.